W pełni elektryczna śmieciarka jeździ po Bolesławcu i odbiera odpady komunalne od mieszkańców. To zaawansowany technologicznie pojazd, którego wszystkie systemy obsługiwane są elektrycznie. Jest to pojazd ciężarowy, duży, specjalny, duża śmieciarka, która przez najbliższe dni będzie obsługiwać nasze miasto, naszych mieszkańców. Jest to pojazd całkowicie ekologiczny, zeroemisyjny, który bardzo mało emituje hałasu również do środowiska. Będzie to pojazd, który przez kilka tygodni będzie na naszych drogach, będzie widziany i zapraszam do spojrzenia na to, jak pracuje. A pracuje dużo ciszej niż tradycyjne śmieciarki z napędami spalinowymi. Jest więc bardziej przyjazny dla mieszkańców, ale też dużo bardziej komfortowy w obsłudze dla kierowcy i pracowników. Samochód ma 4 baterie litowo-jonowe. To są baterie trakcyjne, które służą przede wszystkim do pracy tego wozu w terenie. Dodatkowo pojazd ma 2 standardowe, normalne baterie, które służą jako podtrzymanie. Zasięg tego samochodu, to znaczy konkretnie o jazdę, to jest w granicach 270 km. Jeżeli chodzi o cykl pracy, to znaczy praca w mieście plus dojazd na Trzebień, po wczorajszym dniu widzimy, że pojazd zrobił 150 km i jeszcze zostało 50% baterii. Elektryczna śmieciarka pracuje obecnie w Bolesławcu tylko testowo. To próby, które mają być pomocne dla firmy produkującej te śmieciarki, ale też dadzą boleseckiemu zakładowi wiele danych do decyzji o ewentualnym zakupie takich pojazdów. Pojazd nie jest produkowany jeszcze seryjnie, są to jeszcze próby takich samochodów, są to bardzo drogie samochody. W tej chwili zakup takiego pojazdu to jest kwota 2 milionów złotych, porównując to do standardowych pojazdów to jest 800-900 tysięcy, czyli są to jeszcze bardzo drogie sprzęty. Jednak musimy o tym myśleć i dostosowywać zakład do nowych wyzwań. Jest to ustawa o elektromobilności, która nas dotyczy i zobowiązuje też do zakupów takich sprzętów, do inwestowania. Musimy do 2025 roku mieć w swoim taborze taki sprzęt i dlatego próbujemy. To jest test, który chcemy sprawdzić w naszych lokalnych warunkach. Ładowanie wszystkich baterii śmieciarki jest o tyle ułatwione, że nie ma potrzeby używania do tego ładowarek, które w innych przypadkach należy dodatkowo nabyć. Pojazd ten jest zasilany ładowarką, która jest wbudowana do tego pojazdu. Korzystamy z przewodu, który zasilany jest tutaj mocą 222 kW. Taki czas ładowania tego Volvo to jest w granicach 10 godzin. Natomiast jeżeli będzie zainteresowanie, że faktycznie to auto zostanie w naszej firmie, możemy pozyskać nową ładowarkę, która skróci czas ładowania tego pojazdu do 1 godziny. Śmieciarka od kilku dni przemierza ulicę Bolesławca i odbiera odpady komunalne. Dodatkowym jej atutem jest to, że może ona też odbierać odpady wielkogabarytowe. Po pierwszych kilku dniach bardzo dobrze to wygląda. Samochód obsługuje w tej chwili 2 zmiany i jesteśmy w stanie tak, na jednej baterii to obsłużyć i jeszcze doładować z energii słonecznej, która jest wytwarzana przez naszą instalację. Normalny pojazd spalinowy z silnikiem diesla pali około 25-30 litrów na 100 km. Tutaj jest to zróżnicowane z specyficzną pracą, bo pojazd mniej wykonuje kilometrów, więcej postoi, na których też wykonuje ciężką pracę. To jest ciężka praca mechanizmów, które znajdują się w tym pojeździe. Wiele argumentów przemawia więc za tym, aby posiadać na stałe takie elektryczne pojazdy.
Niestety, póki co, ich wysoka cena jest czynnikiem, który nie zachęca do takich inwestycji. Nawet liczyliśmy tutaj, że możemy 3 śmieciarki kupić w cenie tej. Dlatego czekamy, aż zmieni się sytuacja, że jeśli te samochody staną się bardziej dostępne i bardziej seryjne, myślę, że cena też tych samochodów będzie ulegnie mniejsza. zmianie, tak, i będzie mniejsza. Wtedy na pewno będziemy starać się, żeby taki samochód mieć na własność. Po Bolesławcu jeździ też elektryczny samochód, który jest już własnością MZGK. Pierwszy pojazd, który był zakupiony, Citroen, który ma służyć tylko i wyłącznie do działu zaopatrzenia, przemieszczania się po mieście, tak żeby bezproblemowo mógł pojazd też wjeżdżać w strefę centrum rynku. To jest pojazd, który jeszcze do niedawna był ładowany naszą energią wytworzoną z paneli fotowoltaicznych. Od 2 tygodni mamy zakupioną nową ładowarkę typu wallbox. Czas ładowania tą ładowarką tego pojazdu sięga maksymalnie do godziny czasu. To wystarczy do tego, by furgonetka przejechała dystans nawet do 270 km. Ładowanie obu tych pojazdów odbywa się przy wykorzystaniu działającej w zakładzie instalacji fotowoltaicznej. Instalację fotowoltaiczną mamy tutaj u nas w siedzibie. To jest cały tutaj budynek socjalny zabudowany tą instalacją. Instalacja funkcjonuje już ponad pół roku i bardzo fajnie się spisuje. Produkujemy z niej prąd do bieżącej działalności i oprócz tego właśnie też chcemy wykorzystać ją maksymalnie do ładowania tych pojazdów nowych. Na rynku specjalistycznych pojazdów dla gospodarki komunalnej pojawia się jeszcze niewiele pojazdów o napędzie alternatywnym dla silników spalinowych. I jak widać, ceny tych z napędem elektrycznym nie zachęcają jeszcze do takich zakupów. Ale to nie jest jedyna alternatywa w tym względzie. Inny kierunek jest to pojazdy zasilane gazem ziemnym. I to też jest kierunek, nad którym się zastanawiamy. Chcemy w przyszłym roku spróbować i przetestować, a może nawet zainwestować w taki pojazd. I to będzie samochód zasilany gazem ziemnym.